Witam Was bardzo serdecznie w kontynuacji naszych warsztatów biblijnych na temat posłuszeństwa dzieci rodzicom, na temat tego, co to znaczy szanować rodziców. Tu główna taka myśl, że zależy to od tego, po pierwsze, ile masz lat i w jakim stanie społecznym żyjesz. Jeśli jesteś na utrzymaniu rodziców, ale masz lat już dużo, jesteś tak zwanym starym koniem, no to czas wreszcie pójść na swoje, a nie zawracać rodzicom gitarę i żyć na mamusi tam, wiecie, garnuszku, spódnicy i tak dalej. Ale póki jesteś w domu swoich rodziców, nawet jeśli jesteś starym kuniem, masz 18 czy 20 lat, to powinieneś ich słuchać przynajmniej w takim zakresie, by nie utrudniać im życia. Co ty tam sobie myślisz, co robisz, jak wyjdziesz z domu? No to już są twoje, oczywiście w pewnym zakresie prawa jako dorosłego człowieka, ale jak jesteś u nich w domu, u rodziców, no to masz się zachowywać zgodnie z ich oczekiwaniami, nie? Na stare lata z kolei, kiedy rodzice są już niedołężni, nie mogą o siebie zadbać, wtedy ochrona ich, opieka, pomoc materialna, jeśli im nie starcza, jest dalej twoim obowiązkiem. Ale oczywiście, kiedy jesteś już na swoim, szczególnie kiedy ożenisz się czy wyjdziesz za mąż, ta więź posłuszeństwa zostaje całkowicie przerwana. Tu już nie ma takiego, wiecie, że tam pradziadka trzeba słuchać i tak dalej, co on ci powie, że teraz macie tu mieszkać, albo tam rodzina, małżeństwo jest całkowicie oddzielną całością, oddzielnym zjawiskiem. To wyprowadzamy z tego, kiedy już w Księdze Rodzaju, czyli kiedy Bóg funduje małżeństwo, ustala małżeństwo, to mówi i opuści ojciec ojca, nie, i opuści mąż ojca i matkę swoją. Czyli ta główna w tym społeczeństwie patriarchalnym linia, czyli dziadek, ojciec, syn, w momencie małżeństwa zostaje przerwana, ma on pójść całkowicie na swoje i już w tym momencie jurysdykcji nad nim ojciec nie ma. Mówiliśmy też dużo o tym, jak w tych różnych okresach szanowania rodziców mamy się, czy macie się zachować w kwestiach związanych z Jezusem Chrystusem. No ale nie będę tego powtarzał, bo mówiliśmy to tydzień temu, a teraz czas na wasze pytania w związku z tym. Sprawdźmy, czy mamy jakieś konkretne pytania do tego, co powiedzieliśmy, bo prośba była taka i na nią będę starał się dzisiaj też odpowiedzieć, co zrobić. Tu rodzice myślą, szczególnie małych dzieci, aby położyć dobre fundamenty i za 20 lat nie płakać z powodu tego, gdzie się znalazły moje dzieci. Czy mamy coś do tego posłuszeństwa rodzicom? B789. Jak pastor uważa, czy ja będąc niepełnoletni i pod opieką rodziców, a oni są ateistami i wychowują mnie w tym duchu, czy na pewno powinienem ich słuchać? I drugie, tam ten sam autor, co pastor mówi, jakby mi rodzice kazali być ateistą? No, po pierwsze, nigdy nie mówiliśmy, że rodzice mają monopol czy władzę nad twoim sumieniem, nad tym, co myślisz. Mówiliśmy o posłuszeństwie, czyli o zewnętrznym uleganiu ich, respektowaniu ich nakazów i mówiliśmy o szacunku, czyli żeby to, co rodzice mówią, traktować poważnie. Możesz się z tym nie zgodzić, ale najpierw masz przyjąć i pomyśleć zaraz. To są moi rodzice, czyli mnie kochają. Mają te 30 czy 50 lat, w zależności ile, jakich tam masz rodziców. Coś przeżyli, coś w życiu wiedzą. Ja przeżyłem tylko 15, 18, 22 lata, czyli mniej troszkę, tak już z samej statystyki wynika, nie? Czyli mając to pod uwagę, biorąc to pod uwagę, że to są twoi rodzice, którzy cię kochają, którzy lepiej poznali życie, nie znaczy, że wszystko wiedzą, nie znaczy, że są mądrzejsi, jeśli chodzi o wiedzę. Być może na przykład w sprawie Biblii nic nie wiedzą, ale mimo wszystko to, co mówią, zawsze przyjmij i rozważ. Jeśli uznasz, nie no, z całym szacunkiem do moich rodziców, ale bzdurzą. Ja mam na to dowody. Nie, że na fejsiku koleżanka czy kolega mi powiedział, że oni są głupi, nie? I on lepiej wie, nie? To nie jest jeszcze dowód, żeby odrzucać to, co mówią rodzice. Ale tu poruszasz takie ciężkie kwestie. Rodzice mówią, że Boga nie ma, nie? Są ateistami. No a teraz ty
się z tym nie zgadzasz. Już nie mówię dlaczego, ale rozumiem, że masz jakieś ciężkie argumenty. Nie tak, że ci się wydaje, że Bóg jest, albo oglądałeś Idź pod prąd i tak fajnie Marian rzucił wiąchę i teraz, aha, to oni są wierzący, to ja teraz też będę, nie? Na zasadzie takiego jakiegoś prostego naśladownictwa. To nie jest dobry argument. Ale na przykład zacząłeś czytać Pismo Święte i widzisz, że to do ciebie przemawia, że tam jest prawda, że to, co czytasz o Jezusie, to pojawia ci się całkowicie jakiś spójny obraz Jezusa Chrystusa. Już ty, to jest coś fajnego, kiedy czytasz o stworzeniu w Biblii. Potem na przykład bierzesz miesięcznik Idź pod prąd. Tu świeżutko dzisiaj przyjechał z drukarni, zobaczcie. Tu też jest Tymek i Michał akurat na okładce. Drugi chrzest Polski. Czytasz tu artykuły kreacjonistyczne, bo tu w środku zawsze jest dział kreacjonistyczny. No, tu na przykład Marta Kuberbiller, zawsze bardzo fajniuśkie artykuły, przegląd prasy kreacjonistycznej, masz wszystko to, co w świecie najnowszego jest, jeśli chodzi o naukę kreacjonizmu, znajdziesz w naszym numerze miesięcznika Idź pod prąd, w każdym, a ten już po niedzieli będzie w kioskach, a dzisiaj jest już u nas, zaraz na stronie pewnie będzie artykuł ten wstępny. Także po angielsku, bo tu równolegle pracujemy nad wersją angielską tego artykułu. Jesteśmy właśnie na końcu tłumaczenia. Bardzo dziękujemy naszemu widzowi, który nam w tym pomaga także z najwyższej półki, można powiedzieć, jeśli chodzi o profesjonalizm. I masz te argumenty mocne, naukowe, że to jednak nie, świat powstał w wyniku gotowania i tam chochlał jakiś czarownik, kręcił. Ty, ale skąd się wziął czarownik? Nie, samo się gotowało w prebiotycznej tam, ząb, zupa dębowa, żeby mi się nie pomyliło, w zupie, nie? W zupie się tam ugotowało i powstało życie, to mówią twoi rodzice, bo się naczytali durnych książek. No ja wiem, sam kiedyś w to wierzyłem, też to słyszałem w domu takie rzeczy, także ja się temu nie dziwię, rozumiem to, ale później zacząłem myśleć i różne rzeczy tam robić, nie będę swojego świadectwa mówił, ale ty już masz iść pod prąd i tam widzisz naukowe dowody, albo możesz wykłady profesora Mortensona na naszym kanale sobie przesłuchać i masz mocne dowody. Czyli rodzice mówią, Boga nie ma, a ty się wziąłeś z gotowania, znaczy no niby ty się wziąłeś z czego innego, bo w kapuście cię, nie, zaraz, bocian, nie, no tam jakoś ci wytłumaczyli, nie, ale że tam szczur to się wziął, ta pierwsza komórka z gotowania w prebiotycznej zupie, a ty masz i w Biblii, i w nauce potwierdzenie całkiem czegoś całkowicie, zupełnie innego, wtedy dopiero możesz negować to, co mówią rodzice. I tu masz wybór. Już zostawiam to twojej decyzji. Zależy to trochę od domu, w jakim jesteś wychowywany. Jeśli byś był wychowywany w domu muzułmańskim, to jakbyś na przykład doszedł do wniosku, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, nie? I byś powiedział to swoim rodzicom, to oni mają religijny obowiązek cię zabić. No i teraz czy mówić, czy nie mówić? Oczywiście tu zostawiam to, oczywiście nie mówię do muzułmanów, którzy są w takiej sytuacji, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak łatwo my mamy w porównaniu z muzułmanami. Tu najwyżej cię zdzielą tam przez plecy, czym krzesło na tobie rozbiją, z domu cię wygonią, od sekciarzy cię wyzwą, do psychiatry cię skierują albo do księdza katolickiego, no czyli nie tam, że ci zaraz łeb utną, nie? Ale gdybyś miał muzułmańskich rodziców, to oni mają moralny, znaczy nie moralny, ale wypływający z religii, czyli w tym sensie oni to uważają za swój moralny obowiązek ciebie zabić. Nie? Wtedy chyba bezpieczniej byłoby najpierw gdzieś się tam jakoś może przenieść do jakiegoś tego i może im napisać, czy zadzwonić do nich i powiedzieć im, bo oczywiście tu jest ta troska o ich zbawienie, ale biorąc pod uwagę kontekst, w jakim się to dzieje, to przerzucasz na nich odpowiedzialność, żeby ciebie zabili, bo ty zdradziłeś tam jedyną prawdziwą, słuszną wiarę i tak dalej, nie? Wtedy musisz to rozstrzygnąć i jakoś sobie pokombinować. Ale ogólnie rodzice nie mają władzy nad twoim myśleniem, ale powinieneś szanować ich zdanie i odrzucić je dopiero wtedy, kiedy masz mocne argumenty. Jeśli już masz te mocne argumenty, jesteś pewien swego, masz do wyboru, w zależności, jeśli masz mądrych rodziców, którzy chcą podjąć dyskusję, mówisz, tata, ja natknąłem się na Idź pod prąd, tam mam takie i takie argumenty, co ty na to? No i niech się zaczyna jazda. Proszę bardzo, jak masz rozsądnych rodziców, podejmą
wyzwanie i zaczną na podstawie argumentów z tobą dyskutować. Znaczy, że za parę tam tygodni, czy dni, czy miesięcy najdalej będą myśleć tak jak ty. Nie? Czyli tu będą oglądać razem, włączycie sobie tam warsztaty biblijne w piątek wieczorem i będzie git. Nie? Ale zwykle no, rodzice nie szanują tak bardzo tego, co im dzieci mówią i to wiecie doskonale. Raczej się złoszczą, że jak tutaj taki tam no, młodzik nic nie wie o życiu, a będzie nam mówił jak jest. Nie? Czyli są wkurzeni, zaczynają reagować gwałtownie, mogą cię zwyzywać, niektórzy rodzice cię uderzą w przypływie miłości do katolickiego Boga. Jeszcze tam inne parę rzeczy niekiedy wymyślają. Dlatego ty musisz sam, wiedząc jakich masz rodziców, dobrać formę poinformowania ich o tym, co najważniejsze. O niektórych swoich przekonaniach możesz w ogóle, myślę, nie mówić. Na przykład, powiedzmy, no weźmy coś, że rodzice uważają, że trzeba herbatę słodzić dwoma łyżeczkami. Ja tak no, zostałem w domu nauczony. Wszyscy w Polsce PRL-owskiej słodzili dwie łyżeczki do herbaty na stakan, czyli na szklankę, nie? No a ty nagle uznajesz, że cukier to biała śmierć i teraz nie słodzisz sobie. No to tam, oczywiście jak bardzo byś chciał ich uratować przed tym cukrem, no to tak musisz, ale jeśli tam uznajesz, że to jest kwestia wyboru, to o takich rzeczach niespecjalnie warto kruszyć kopii. Po prostu miej swoje zdanie, nie słudź tych dwóch, słudź jedną albo w ogóle twoja sprawa, zostaw to. No ale sprawa zbawienia twojego i rodziców, sprawa Biblii, sprawa stworzenia świata, no to nie są już sprawy, tam słodzimy czy nie słodzimy jedną, dwie czy trzy łyżeczki. Nie? Wtedy, no to tak jak powiedziałem, no musisz dobrać metodę, dobrać sposób. Ja zawsze radzę dzieciom, szczególnie takim nastolatkom, czy tam dwudziestoparolatkom, którzy jeszcze są na wychowaniu rodziców. Najpierw pokaż, że się zmieniłeś. Zanim zaczniesz im wykład teologiczny robić, pokaż, że się zmieniłeś. Jeśli to są kochający rodzice, to oni zaraz zauważą w tobie zmianę. Czyli masz już handicap, czyli taki coś, że tak powiem, na starcie korzyść taką dodatkową, bo masz ich ciekawość. Ty, co się z moim dzieckiem stało? Nie? Oni są już zaciekawieni, czyli w tym momencie będą cię słuchać. Jeśli cię zapytają, ty słuchaj, co to się z tobą stało, że no przestałeś to, tamto robić, teraz siedzisz tam jakoś i albo wczoraj pozmywałaś naczynia, co to przecież ty nigdy nie zmywałaś naczyń, przecież flejtuchem takim byłaś, że już mi ręce opadały, no już myślałem, że się nigdy nie zmienisz. A ty wczoraj, no ja wiem, że to tam brudne, musiałem i tak po tobie drugi raz zmyć, żeby było porządnie, ale przynajmniej się wzięłaś do jakiejś roboty, nie? Co się z tobą, dziewczyno, porobiło, nie? No to jak już taki plus masz, to jesteś normalnie, wiecie, na autostradzie. Highway to heaven normalnie, nie? Wtedy możesz jechać. Oczywiście delikatnie, no wiesz, no coś zacząłem czytać, Biblię i tam takie fajne rzeczy o Jezusie są. Ja nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, nie? Tak możesz, jak już widzisz ich zainteresowanie, no to ty możesz jak gdyby udawać, że wcale nie chcesz im tego opowiedzieć. Rozumiecie? To pewien kontredans, trochę sobie żartuję, ale nie tak bardzo, nie? Niekoniecznie trzeba od razu tam, wiecie, kawę na ławę, wszystko i robić im dwugodzinny wykład. Wtedy można powiedzieć, no właśnie, że czegoś dowiedziałem się ważnego o Jezusie Chrystusie i to zmieniło moje życie. No, a co, ale co, no jak, do kościoła nie będziesz teraz chodzić? A co ludzie powiedzą, Boska Matko i tak dalej? Wiecie, jak to tam jest, to macie to na co dzień? No już mówię, całego scenariusza ewangelizacji rodziców ci nie powiem, ale podkreślam, najpierw pokaż, że chrześcijaństwo działa, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem. Izofleja, flejtucha, mędy, głupka, pijaka, nie wiem, kim tam jesteś, czy byłeś, zrobił człowieka. Zrobił dziecko, które oni zawsze chcieli mieć. Jeśli im to pokażesz, przynajmniej w części oczywiście, bo przecież to zmiana, którą Jezus dokonuje w naszym życiu, żeby ono w praktyce odzwierciedlało Boże standardy, trwa parę miesięcy, niekiedy parę lat. Nie? I całe życie się wydoskonalamy, upodabniając nasz charakter do charakteru Jezusa Chrystusa. Ale, mówię, przynajmniej pokaż im część. I dopiero na tej podstawie, mając już za sobą, bo później, jak oni się tak tam bardzo rozjuszą i tak dalej, słuchaj, tata czy mama, chciałaś mnie nauczyć przez 15 lat czy 10 lat tego i tego. Nie mogłeś. Albo po kryjomu to źle robiłem, albo jawnie, no to już tam wybierz ze swojej historii. A zobacz, Jezus to zrobił.
Zaprzeczysz temu, czy nie? No i wtedy rodzic nawet jak nic nie mówi, to może nie przyzna od razu, ale w jego beton myślenia ateistycznego, katolickiego, muzułmańskiego, to w zależności w jakim domu jesteś, został wbity klin i on będzie rozsadzał teraz. Nie? To tak jak się, wiecie, robi dziurę, wbija się drewniany kołek, a potem się go polewa wodą. I wiecie, co można w ten sposób zrobić? Bloki, z których piramidy powstały. Nie? Że to coś, takie niby nic, może rozsadzić wielką skałę. Nie? No ale dobra. Nie będziemy mówić o technologiach za dużo. Także mam nadzieję, nie wiem, jak nasz widz się nazywa? Nie wiemy. Nie wiemy. No to nasz widz, który zadał to pytanie, mam nadzieję, że przynajmniej kilka myśli związanych z twoim problemem dostałeś, a przy okazji nie tylko ty, ale inni nasi młodzi widzowie. Co mamy jeszcze na temat tej strony dzieci, rodzice? Artfanki. Czy mam nienawidzić rodziców dla Jezusa? Drugie pytanie, też tego samego autora. Czy nie lepiej zamiast czci ojca matkę uczyć szanuj ojca matkę, bo czcić to jakby trochę przestarzałe? No tam wiecie, to jest tłumaczenie. Język jest dynamiczny, zmienia się troszeczkę z czasem. Jeśli chcesz, żeby było szanować, proszę bardzo, mów sobie to przykazanie szanuj ojca i matkę, żebyś tylko wiedział, co pod tym słowem się kryje, czyli czego Bóg chce od ciebie w ramach tego przykazania. A pierwsze pytanie, czy ma nienawidzić? Oczywiście rozumiem, że chodzi ci o ten tekst, kto nie ma w nienawiści ojca i matki i jeszcze parę innych rzeczy, to na przykład kto nie ma w nienawiści pieniędzy. W nienawiści. Nie, że nie ma pieniędzy. Tu nie, tylko że chodzi o to, żeby nie kochać pieniędzy. To w nauce apostolskiej też znajdziecie, w liście do Tymoteusza. Także to oznacza, to jest inny sposób wyrażenia pierwszego przykazania. Nie będziesz miał nikogo obok mnie, czyli na poziomie, na którym jest Bóg, a tu już Jezus mówi, na poziomie, na którym jestem ja, czyli to Jezus przedstawia w ten sposób, że jestem Bogiem, nie może być nikt inny, a już na pewno nie twoi rodzice. Absolutnie nie chodzi o to, żeby za matką kamieniami rzucać. Następne pytanie. Kamila, prośba, abyście więcej powiedzieli, jako dzieci już dorosłe, wychowane w wierze chrześcijańskiej, co myślicie o wychowaniu przez swoich rodziców i jakie teraz, jako osoby dorosłe, macie relacje i za co jesteście wdzięczni rodzicom? Praktycznie z naszego grona to tylko Tymek i Kornelia mogą się na ten temat wypowiedzieć. Myście zrobiły kiedyś tu we trójkę, zresztą, bo to córki zainicjowały, ale zrobiliście to we trójkę, chyba nie, taki na urodziny. Tak, taki. Tak. Jest blog, jak to się nazywa? Greaterthings.pl. Greaterthings.pl, jeśli nasza obsługa techniczna mogłaby teraz pokazać ten blog, to tam jest wpis Greaterthings. .pl, czyli liczba mnoga, większe rzeczy, to z angielskiego Greater Things, jest taka piosenka bardzo piękna, angielska, greaterthings.pl i tam był taki tytuł właśnie, taki wpis na moje urodziny, właśnie co zawdzięczamy tacie, tak? A pięć rzeczy, które zawdzięczamy tacie. Pięć rzeczy, które zawdzięczamy tacie. Możecie sobie tam przeczytać, nie będę już was katował, żebyście tam to powtarzali, ale to pytanie jest szersze. Pokaż mi, które to jest pytanie. To, czyli co zawdzięczacie, to te, więc powiedzieliśmy, że chrześcijanie, co myślicie o wychowaniu? Co myśl? O, mamy już ten blok i jeszcze ten wpis. Pięć rzeczy, jakby można pokazać, to byłbym bardzo wdzięczny. A to teraz możecie krótko tylko powiedzieć, co myślicie o wychowaniu przez swoich rodziców? Jakie relacje? No to tam nie będziemy mówić, bo to widać codziennie w telewizji. Tylko co myślicie o wychowaniu, które stosowali wasi rodzice? Czyli nie chodzi o to, żeby podawać szczegóły, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, jaka jest wasza ocena tego wychowania. No to proszę bardzo, oddaję wam głos. O, tu jest ten artykuł, już widać. To jestem ja też. Jest też Tymek i jest Kornelia, ta najmniejsza. Euniki dzisiaj z nami tutaj nie ma, znaczy jest tu, ale bardziej się czym innym teraz musi zająć. A to my, mając tam 30 parę lat, nie? Co się tam jakoś można obliczyć?
Ja może zacznę. No myślę, że to jest, że było dobre i że to była, że to jest ciężka sprawa, dobrze wychować dzieci. Teraz na to patrzę już troszkę z innej perspektywy. Przygotowując się do tego, kiedy sam będę ojcem, zaczynam jakoś to analizować bardziej od strony rodzica to wychowanie i widzę, że to, to jest wielki, złożony proces. Także ja się cieszę, że miałem takich rodziców i myślę, że było to bardzo, wspominam bardzo dobrze ten okres dzieciństwa. No, ja podobnie ostatnio właśnie, jak mieliśmy okazję słuchać całej rodziny Witków właśnie, jak oni opowiadali o tym, jak Marcelina dorastała i brat Mariusz, to właśnie jak wypowiadała się mama Marceliny, że zawsze miała czas dla dzieci, zawsze właśnie też wspierała ich w ich pasjach, słuchała przede wszystkim swoich dzieci, no to tak sobie właśnie pomyślałam, że no jestem wdzięczna Bogu, że też mi dał takich rodziców i rzeczywiście to chyba jest taka największa rzecz, za którą ja jestem wdzięczna właśnie, że rodzice poświęcili mi czas i rzeczywiście, że to było takie nastawienie na nas, że to nie było tylko jakieś odbębnienie tego czasu z dziećmi, tylko rzeczywiście taka głęboka więź i takie maksymalne skupienie się. Mhm. I jednocześnie pokazanie też wzoru. No, to tam trochę macie. Jeśli byście chcieli sobie ten program, a naprawdę zachęcam nawet rodziców z dziećmi do obejrzenia tego programu z rodziną Team, Witek Team. Nie? To też, jeśli mogę prosić link teraz, żeby naszym widzom pokazać, to było z poniedziałku, z ostatniego poniedziałku program, tam z dwóch części. Pierwsza część, no to właśnie taka sportowo-rodzinna, a druga już stricte polityczna. Myślę, że na tym w momencie przy... Jest jeszcze pytanie. Jest jeszcze? Dobrze. Tego widza, który zadał pierwsze pytanie już dzisiaj. Mhm. Proszę, niech pastor odniesie się do tego fragmentu Nowego Testamentu, dobra nowina spisana przez Mateusza, 10:37-39. Musimy, proszę Macieju, otwórz Biblię. O, podaj mi sprawę, a ty widzę, masz wersję angielską, to nie dało. Nie, da. Nie będziemy. Jeszcze raz podaj tym ku parametry. Ewangelia Mateusza 10:37-39. 10:37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No ale to chyba już odpowiedziałem. Także chyba nasz czytelnik, znaczy nasz widz zadał to pytanie zanim zdążyłem odpowiedzieć, także czuję się zwolniony, bo mówiłem o tym, że to jest inne sformułowanie pierwszego przykazania, że po prostu Bóg jest kimś tak wspaniałym. Tak wiele mu zawdzięczamy, że żadne słowa nigdy tego nasze, ani wdzięczność wyrażana nie wiadomo czym, nie wypowiedzą tego. Ale w naszych sercach i myślach on musi być zawsze ponad wszystkim, a dopiero na następnych, niżej poziomach są inne wartości, także inni ludzie, nasi rodzice na przykład. To co? Przechodzimy do tego pytania, które to kilka osób napisało taką prośbę, żeby podać rady, czy jak to zacząć, jak się do tego zabrać, żeby za 20 lat no, mieć radość, a nie smutek z powodu tego dziecka, jakie mamy. I tu pokażę najpierw z Księgi Przysłów, czyli jest to księga chyba, gdzie jest najwięcej takich rad. To też syn wspaniałego ojca, król Salomon, syn króla Dawida, czyli miał wspaniały wzorzec, oczywiście niedoskonały. Niedoskonały, sam się począł, można powiedzieć, nie w cudzołożnym związku, nie? Jego starszy brat począł się w wyniku cudzołóstwa i zmarł od razu, krótko po urodzeniu zmarł. Ale jest z tego samego związku, nie? Straszna zbrodnia ciążyła na jego rodzicach, szczególnie na ojcu. To sobie możecie przeczytać w Starym Testamencie, nie chcę o tym dużo mówić. I ten człowiek właśnie, chyba rozumiejąc te sprawy
jak ważne są sprawy wychowania, tak dużo o wychowaniu mówi w Księdze Przysłów. Także na początek Księga Przysłów z Biblii, jeśli chcesz rzeczywiście położyć dobre fundamenty pod swoją wiedzę na temat wychowania, to nie psychologia, nie książki dobrej niani. Tu pokazywałem tweet niedawno, gdzie, jak to się nazywa ta niania? Super niania. Super niania i super bolek reklamują książkę na temat wychowania dzieci, nie? Nie mylić z super pucharem, to nie super bowl, tylko super bolek, nie? To coś bardzo złego. I super niani syn chyba siedzi za gwałt, a bolka to cała rodzina, że tak powiem, do wymiany, nie? Też zbolała. Tam nie siedzą tylko dlatego, że ojciec ma w różnych tych wpływy. Także i ci ludzie chcą was uczyć wychowania dzieci. To jest po prostu skandal, nie? Już tu nie będę się emocjonował, ale bym zaczął zaraz, tu siedzę w miejscu Mariana i jeszcze by mi co do głowy przyszło i źle by było. Także skończmy na tym. Nie czytajcie bzdur na temat wychowania, tylko przeczytajcie sobie najpierw Księgę Przypowieści i zaznaczajcie sobie w swojej Biblii flamastrem, ołówkiem czy kredką wszystkie wersety na temat wychowania. Zobaczycie, jak dużo ich jest. Cały początek to jest synu. Synu. On wie, jaki ciężar na nim spoczywa. Dobrego wychowania. Synu, żebyś ty tylko się nie stracił, nie? I tam dalej, i tak dalej. Także wybrałem dla was trzy wersety. Proszę bardzo, przeczytajmy je. Rozdział 22, werset 6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Rozdział 17, werset 25. Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. Rozdział 19, werset 13. Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna. Tak, szczególnie ten drugi werset wiąże wychowanie troszeczkę ze stanem relacji małżeńskich, nie? Że prawdopodobnie tutaj jest mowa o żonie, nie? Że to takie dwie straszne rzeczy, które może tu akurat ojciec przeżywać. Głupotę swojego syna, no i durną babę, nie? Która jest jak cieknąca rynna w domu i cały... Ja dzięki Bogu, bardzo za to dziękuję Bogu, absolutnie tego problemu nie znam z autopsji. Moja żona jest, no, jeśli chodzi o mówienie, to wręcz muszę wyciągać z niej, nie? Żeby coś powiedziała, no powiedz coś, kupeczku, no i tak dalej, nie? Co tam sobie myślisz? Także jest zaprzeczeniem tego niekiedy stereotypu, a tutaj tego, co się przydarzyło niektórym ludziom, bo widać, że Salomon coś wiedział na ten temat. Prawdopodobnie było związane to z jego grzechem takiego nieopanowania seksualnego, bo on tych żon sobie nabrał tyle, że myślę, że tych cieknących rynien w tym swoim domu, to on nie deszcz miał jednej. Cały deszcz. Tak, on miał, to tak jakby dachu nie miał, nie? Mniej więcej takie miał. Ale widziały gały, co prały, sam zrobił tę głupotę, nabrał sobie tych bab do tego swojego haremu, nie wiem, tam chyba 1000 czy ileś w końcu, nie? Tam żon jakoś ileś, a tych jeszcze tam, no jakieś, no ogromne liczby, no to chłop tu naprawdę nawet już mówi o wychowaniu, a mówi, ale ta baba to jeszcze gorsza, nie? Także to zostawiamy te sprawy żon mądrych i głupich, kiedy indziej o tym się, może nad tym się tematem pochylimy, jeśli będzie takie zapotrzebowanie z waszej strony. A zajmiemy się głupimi dziećmi. Ktoś może pomyśleć, że tutaj chodzi, no przydarzył się głupi. Taki głupi Jasio, nie? Jest taki idiom. Absolutnie pozdrawiamy wszystkich Janów, tu nie mamy nic przeciwko. Piękne imię, ale no taki idiom też się przeszedł do medycyny, zdaje się, jakiś tam środek taki tam na operację, nie? Żeby troszeczkę człowieka no, uodpornić na ból i żeby odleciał, no to się właśnie tak nazywa. Ktoś myśli, że no taki głupi syn się nam przydarzył, że on jest głupi jak gdyby z natury czy genetycznie. Zgadzam się, że dzieci mają genetycznie odziedziczone skłonności. Ale nie jest nią głupota. Albo inaczej powiem. Niezależnie jak mądrzy rodzice,
to jakie dzieci zrodzą? Być może będzie to dla was odkryciem, ale Biblia mówi, że głupie. Głupota mieszka w sercu młodzieńca. Możemy znaleźć ten werset. Być może tydzień temu o nim mówiłem, nie pamiętam w tej chwili. Głupota mieszka w sercu każdego dziecka. Czyli dziecko rodzi się głupie. Każde! Każden jeden, jak mu powiedziałby ten TW Bols, nie? Czyli tam, nie wiem, TW Bolek, nie? To jest podstawowa prawda chrześcijańska. Bo głupi to nie oznacza słabej inteligencji, małego ilorazu, tam zdolność do logicznego myślenia. Głupi to jest zaprzeczenie mądrości. A co to jest mądrość w Biblii? Początkiem mądrości jest poznanie Boga. Nie? Czyli głupota to jest, można powiedzieć, bezbożność tutaj. Czyli że taki syn, który odrzuca Boże wartości, czy takie dziecko, które odrzuca Boże wartości, to jest właśnie to nieszczęście. To, że ono się rodzi grzeszne, to jest oczywiste. I teraz mamy już ten werset. Mamy. Proszę, przeczytaj. To jest rozdział 22, werset 15. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. No widzicie, no to jest Biblia. A sobie weźcie supernianie, głupie psychologię i tak dalej, będziecie mieć powód nieszczęść wielu rodziców. Wyjdziecie na ulicę, a tam same powody chodzą. Czyli tabuny rozwydrzeńców. Idźcie do sklepów z zabawkami. Idźcie w hipermarkecie, postójcie przy stoisku ze słodyczami, a zobaczycie, co się dzieje. Nie? Jakie bandy, hordy rozwydrzeńców, tu mówię, najazd tych islamistów to małe piwo w porównaniu z tym, co psychologia, ateistyczna psychologia w dziedzinie rodzicielstwa nam szykuje. I już zresztą przyszykowała, bo my już żyjemy w owocach tej bezbożnej nauki. Czyli to zmartwienie, to nieszczęście, o którym mówi Salomon, jest naszą winą. Oczywiście nie całkowitą winą, czyli jeśli ktoś źle wychował swoje dzieci i one rzeczywiście tam zeszły na manowce, nie może tylko siebie za to obwiniać. Nie? Ale na pewno komponent twoich zaniedbań jest częścią nieszczęść twojego dziecka dzisiaj. I to nieszczęście wraca do ciebie. To, żeś ty wybrał zarabianie na samochód, zamiast się zająć 3-letnim synem, którego masz, to do ciebie wróci za 15 lat. Ale wtedy nie będziesz nic mógł zrobić. I jeśli sobie to uświadomisz, jeśli to zobaczysz, to wtedy właśnie myślę, skąd tylu łysych mężczyzn jest? To chyba właśnie sobie wyrywają włosy z głowy, jak to widzą. Po kilkunastu latach widzą owoce swojego zaniedbania. Marian jest łysa, dzieci. No nie, ale to Marian ma jakąś łysinę chyba, albo on sobie goli. Aha. On taką ma pozorną łysinę. Nie? Taką fryzurę ma łysą. Nie? Ale dobra. Mężczyzna ma tendencję myśleć, że musi osiągnąć te cele zewnętrzne. Poza rodziną. I to różne sobie mężczyźni dają cele. Jedni to będzie poderwać jakąś babkę. Poseł Czarnecki na przykład sobie kupił taki czerwonego, jakiegoś takiego drogiego samochoda, kabrioleta. No przecież chyba nie, żeby swojej babci się przypodobać, nie? No to chyba nikt nie wierzy w takie rzeczy. No to taki jest, tak, no jakiś chłam taki męski, to są niewierni swoim żonom mężczyźni. No to mają takie cele, mają jakieś metody, nie? Tak się ubierają niekiedy, nawet specjalnie i tak dalej. Pies ich trącał, nie? Albo szczał. Inni myślą, ja muszę karierę naukową, nie? I tam, żebym jak najszybciej był tam profesorem, czy coś tam, nie? I będą, wszystko poświęcą dla tego celu. Inni jakieś tam cele materialne, to dosyć oczywiste, nie? Ale mówię o takich, wydawałoby się, troszkę wzniosłych, no bo kariera naukowa, fajna sprawa. No ale masz małe dziecko. Albo małe dzieci. No to znaczy, że teraz masz dużą odpowiedzialność. Masz małe dzieci, masz dużą odpowiedzialność. Byś miał duże dzieci, no to już mniejsza odpowiedzialność. Chociaż może być ciężko, jak źle zrealizujesz tą małą, to znaczy tą dużą odpowiedzialność, kiedy one były małe.
masz małe dzieci, to teraz masz jedyny okres w ich życiu i w twoim życiu, bo to się już nigdy nie powtórzy, gdzie możesz przekazać im wartości, którymi one mają całe życie żyć. Jeszcze raz, zobaczmy 22 rozdział, 6 werset Księgi Przypowieści. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie nawet z niej nawet starości. Nie? Czyli kiedy on jest mały, to masz jedyny czas, córka czy syn, nieważne, żeby wpoić mu odpowiednie wartości. Jak się to wpaja, to za chwilę będziemy mówić. Chcę tylko, żeby pierwsza rzecz była. Jeśli nie uczynisz tego swoim priorytetem, to tego nie zrealizujesz. Jeśli wsadzisz w to miejsce inną wartość, niech to będzie, mówię, pieniądze, samochód, kariera, nie wiem, co jeszcze, nawet Kościół, to mówię też jako pastor i moje dzieci wiedziały, że cały czas, kiedy były małe, no ja byłem pastorem i to, jak ktoś mówi, pastorem w ciężkiej sytuacji życiowej, o tak, w tak ciężkiej, że aż żona musiała pójść do pracy, bo z kościoła praktycznie nie miałem żadnego, albo tak niewielkie było to utrzymanie, żebyśmy jak gdyby poszli z torbami. Staliśmy przed decyzją, czy ja mam zrezygnować z bycia pastorem i pójść do pracy, bo pogodzić tego się nie da, chyba że ktoś odwala tylko kazanie w niedzielę, no to się da pogodzić, nie? Ja bym i na dwa etaty mógł pracować, jeśli tylko w niedzielę, wiecie, kazanie miał powiedzieć, to jest nic, nie? Ale jeśli ktoś traktuje prowadzenie kościoła jako misję, żeby jak najszybciej, czyli w tym pokoleniu, w którym żyję, zrealizować wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, czyli dotrzeć do całego mojego narodu z Ewangelią. Oto to już jest, wiecie, to nie da się być inżynierem, czy tam układać płytek przez cały dzień i przyjść wieczorem i tam westchnąć, Boże, niech ten cel się sam se zrealizuj, nie? I tak dalej. Czyli miałem to, taki wybór. Czy porzucić tę służbę i zająć się zarabianiem na rodzinę w jakimś tam takim tak zwanym przyzwoitym zawodzie. Był to ciężki czas. W tym momencie moje dzieci wstydziły się tego, że jestem pastorem. Już nie będę jak niekiedy trzeba zawód taty podać, nie będę opowiadał już, jakie tam pomysły miały. Także to było dość łatwe, no bo jestem z wykształcenia inżynierem, także to też nie było kłamstwo. Pracowałem też jako tłumacz, też nie kłamstwo, nie? Najgorzej, jak jedno z dzieci powiedziało, że jestem bezrobotny. Aż to mnie wnerwiło, bo jak powiedział inżynier, jak powiedziały tłumacz, to jeszcze mogło być, ale bezrobotny? Kiedy ja prowadzę kościół, to tak jakby kobiecie, która jest żoną i matką, powiedziała, ona jest bezrobotna. Ludzie, kochani, to ona ma najwięcej roboty prawie, że na świecie, a jeszcze mówią, że bezrobotna, nie? No to tak samo pastor, to jest jeden z najbardziej, jakby to powiedzieć, wymagających, czy takich czasochłonnych, nie? Że cały czas praktycznie nie możesz przestać być pastorem, bezrobotny, nie ma co robić, nie? Także to mnie rzeczywiście dotknęło i przeprowadziłem rozmowę, że jak to tak, nigdy więcej tego nie możesz zrobić i tak dalej. Także jakośmy ten czas przeżyli, na pewien czas żona poszła do pracy, bo akurat ma taki zawód, że łatwo znalazła dobrze płatną pracę. Wcześniej przez prawie 10 lat była w domu jako właśnie wzorowa matka i żona, a potem razemśmy podjęli tę decyzję, że teraz na jakiś czas, nie wiedzieliśmy na jaki, okazało się to dość długim czasem. To najbardziej Kornelię ten czas dotknął, bo ja musiałem ją czesać i różne takie rzeczy robić, co nie byłem temu przywykły. Wiecie, mama jak czesała, no to tam się można było śmiechać i piosenki śpiewać, a jak ja przeczesałem, to był wrzask. No bo ja stwierdziłem, że muszę cel zrealizować, wziąłem to z grzebu, jak przejechałem przez te włosy, to już później uciekała. Także, ale no tam później stwierdziłem, to będę ci tylko na końcu tu czesał i jedziemy dalej. Także, no różne tam sposoby. Musiałem, nie byłem dobrą mamą, tak trochę, wiecie, na przykład jeden obiad na 3 dni i takie rzeczy, tam to czesanie, to tam tego, o sprzątaniu zapomnij, także. Ale no jakoś tamśmy łatali to. Jedno było, i to te dzieci myślę, że też jasno potwierdzą, że kiedy tylko miał jakąkolwiek potrzebę, miał jakieś pytanie, coś się stało w szkole, czy z czym nie umiały sobie poradzić i tak dalej, to albo oboje rodzice, najczęściej oboje byli gotowi na każde zawołanie, albo przynajmniej jedno.
wiedzieli też, wręcz uciekali ode mnie, jeśli chodzi o tam, to ja bardziej chciałem im coś tłumaczyć, niż oni, one nie miały, wiecie, takiej okazji, żeby się o coś spytać taty. Wręcz już jak mnie pytały, no to ja od razu odpowiedź taką jak w encyklopedii. Tata, no już dobrze, już wiem, już starczy, nie? Także różne, pokazuje tylko, że w życiu może być ciężko. Możesz mieć różne priorytety, ale dzieciom musisz poświęcić czas. Bóg ci je dał i poświęcenie dzieciom czasu nie jest zdradzaniem Boga, tylko jest posłuszeństwem Bogu. Oczywiście pewną aberracją, to szczególnie u kobiet, jest ze świata teocentrycznego zrobienie pajdocentrycznego, czyli że dziecko jest w centrum świata, nie? Nie mylić z pedarastią czy z różnymi innymi tam zboczeniami, ale u kobiet następuje taka psychiczna, u niektórych mężczyzn może też, nie? Ale u kobiet to znam to dość często, że dziecko staje się, szczególnie po urodzeniu, nie? Pierwsze dziecko i tak dalej, ona świra dostaje, nie? Ta młoda mama i dziecko staje się osią jej wszechświata. To jest grzech. To trzeba jasno powiedzieć, to zaraz zacznie skutkować pogorszeniem relacji małżeńskiej. Wielu mężów właśnie wtedy zdradza żony, bo te żony odmawiają seksu albo w ogóle nie są nim zainteresowane, bo już teraz one mają nowy obiekt zainteresowania. To tam w historii różnych, nie wiem, nawet Trump chyba ma takie, właśnie kiedy jego żona była w ciąży, czy tam już urodziła i tak dalej, no to tam są jakieś z tego typu kłopoty, musiał tam płacić jakieś odszkodowania, ale dobra, to tylko tak pokazuje, że to jest dość, żebyście żony wiedziały, czym ryzykujecie, jeśli uczynicie dziecko centrum swojego wszechświata, ale kolejne niebezpieczeństwo to jest dla tego dziecka. Wychowasz rozwydrzonego bachora, maminsynka, jakiegoś dziadygę, który nie jest do życia przystosowany, który będzie męczarnią dla ciebie i dla innych, jak dorośnie, nie? Jeśli będziesz, zrobisz ten świat, ten dziecko-centryczny, pajdocentryczny, nie? To także absolutnie nie o tym mówię, bo tak samo jak żona ma swoje potrzeby i mąż musi wiedzieć, ile czasu, jakie rzeczy, czego żona potrzebuje, żeby być szczęśliwa, dokładnie to samo jest z dziećmi. Nie, że cały czas i całe życie ma stanąć na głowie dla dzieci, ale dzieci muszą wiedzieć, że kiedy mają potrzebę, kiedy jest problem, to zawsze rodzice są gotowi im pomóc. Tu, pamiętacie, jak mówiłem te kazania, przystąpcie z ufną odwagą do tronu łaski. Nie? To jest dokładnie ten obraz. Nie, że cały czas mamy tam być, czy cały czas się modlić. Nie? Żaden chrześcijanin nie modli się cały czas. Nie? Chyba, że kręci młynkiem. Ale to nie jest modlitwa, nie? To są różańce, to są te różne elementy kultur wschodu, które z modlitwą nie mają nic wspólnego. Ale każde dziecko musi wiedzieć, że jego rodzic, kiedy jest potrzeba, kiedy on przyjdzie i cię złapie za rękę, tatusiu czy mamusiu, to mamusia czy tatuś przerwie najważniejszą rzecz, którą robi. W najciekawszym momencie włączy pauzę. Albo nawet kiedyś, jak nie można, kiedyś nie było pauz, nie? Tylko trzeba zostawić ten serial, przejdzie ten etap gniewu na swoje dziecko i skupi się na nim i zapyta, zobaczy, czy to jest problem tego, bo jeśli problem nie jest nagły, no mówię, słuchaj, daj mi za 15 minut, przyjdę do ciebie i się tym zajmiemy. Ale wtedy trzeba rzeczywiście za 15 minut przyjść i się zająć, bo inaczej dziecko będzie wiedziało, że słowo rodzica to jest nic. Słowo rodzica to jest ściema. Słowo rodzica to są obietnice PiSu, nie? Wrzuć kartkę, a później mamy cię w dupie. To tego nie możecie nigdy swoim dzieciom przekazać, jeśli coś obiecałeś. Moje dzieci wiedziały, że najlepszym sposobem manipulacji na tatę to co jest? Obiecałeś. Tata, obiecałeś. Nie? Niekiedy naginały trochę rzeczywistość, ale żeby była ta formuła, tata, obiecałeś, bo wtedy wiedziały, że ja jestem bezbronny i muszę zrobić to, co obiecałem. Bo my pokazujemy, my ojcowie pokazujemy dzieciom Boga. Jaki jest Bóg? Dzieci po ojcu, dlatego później Jezus, kiedy mówi o Bogu, to mówi historię o synu marnotrawnym, nie? Jaki jest Bóg? Jako ojciec, który cię kocha. Jeśli ty, jako ojciec, nie dasz tego poczucia swojemu dziecku, to ono będzie miało trudność w przyjściu do Boga. I to oczywiście dotyczy córek i tak dalej. Dlatego zobacz, jak wielka na tobie spoczywa odpowiedzialność, jak to wspaniała rola jest. I teraz weź sobie
pracę zawodową, żeby tam więcej zarobić. Weź sobie to, żeby mieć tam tytuł profesora, czy tam, nie wiem, majstra, jaki tam masz w swojej karierze zawodowej. Weź sobie gry komputerowe, czy czas z przyjaciółmi. Czy możesz to postawić na jednej szali z poświęceniem się swojemu dziecku, czy swoim dzieciom? No dobra, ale się długo rozgadałem. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że wychowanie dzieci, tak jak Tymek słusznie to powiedział, to jest ciężka, wielopoziomowa praca. To nie jest coś, co można przepis w jednej książce tam super głupka znaleźć, przepraszam, super niani, nie? To absolutnie jest coś więcej. To jest, no, tak jak, no, przestawienie całego swojego życia teraz troszeczkę. Do tej pory miałeś tylko siebie, potem miałeś już tam swoją żonę albo swojego męża, no a teraz pojawia się ten, mówię, matkom jest łatwo, bo ten instynkt macierzyński zadziała. U ojców to nie ma tego instynktu macierzyńskiego. Ojciec to się boi zwykle tego małego dziecka. Znaczy są tu oczywiście tam różni mężczyźni, ale mówię o pewnej generalnej obserwacji, czy nie chcą się dotykać za bardzo, tak jest takie małe dziecko. Dopiero kiedy dziecko zaczyna odpowiadać na bodźce, wtedy ojciec coraz większe zainteresowanie, bo on chodzi w relacje ze swoim dzieckiem, nie? Dlatego szczególnie w przypadku ojców, bo część ojców mówi, dobra, to niech się matka z tymi dziećmi zajmuje, a ja będę tam od rana do nocy tyrał, żeby oni na wszystko mieli. Jeśli oni nie mają ciebie, to oni nigdy nie będą mieć wszystkiego. Nawet jak mieli pieniędzy jak lodu. Bo i żona ciebie potrzebuje w pierwszym szeregu i twoje dziecko czy dzieci, w zależności jak jest, potrzebują twojego czasu, twojej uwagi, a nie twoich pieniędzy. Tego drogie zabawki, różne takie tam, to wszystko, co możesz tam, wiesz, obić. Dobra, wyszliśmy od tego, że głupi to znaczy bezbożny, to znaczy nierealizujący woli Boga lub nieznający też Boga. Nie? To, że on taki jest, to jest oczywiście jego odpowiedzialność i on z tego zostanie przez Boga rozliczony. Szczególnie w dorosłym życiu, niezależnie jakie miał wychowanie, może się do Jezusa zwrócić, bo Jezus mówi, niezależnie jakie miałeś wychowanie, do każdego. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Apokalipsa 3:20, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Czyli każdy jest osobiście odpowiedzialny za swoje nawrócenie i nie możesz mówić albo, że rodzice byli tacy, albo śmacy, albo i owacy. A, chciałem powiedzieć tylko jeszcze jedno, że nawet obowiązki pastorskie czy jakieś kościelne mogą być w sposób bałwochwalczy potraktowane i widziałem dzieci innych, powiedzmy, pastorów, które przeklinały to, że ich ojciec jest pastorem. Tam chodziło może nie o pastorów, ale o tak zwanych ewangelistów, bo to było jeszcze z czasu ruchu Campus Crusade for Christ, jak tam krótko mieliśmy kontakt z tym ruchem. Widziałem dzieci, starszych tych ludzi, którzy mówili, a mój ojciec to każdy wieczór to idzie do akademika, bo tam wiecie, na ewangelizację czy na jakąś pracę z ludźmi. Ja nie mam, nie ma ojca w domu, czy rodzice różnie i tak dalej. I patrząc na te dzieci, wiedziałem, że ci rodzice, to tak jak ci, którzy karierę zawodową, oni służbę kościelną potraktowali wyżej niż Boży nakaz zajęcia się swoimi dziećmi. Stąd wiedziałem, że ci ludzie nie służą Bogu. Oni służą organizacji, oni służą swojemu prestiżowi, oni służą swojemu sukcesowi jako tam ewangelizatorzy, pastorzy, ewangeliści, pasterze czy coś takiego. Bo Bóg nie chce takiego poświęcenia. Nie chce, żeby zaniedbywać swoje dziecko na rzecz służby. Bóg postawił raz taki wybór, wiecie, Abrahamowi, nie? I Abraham mówi, jak trzeba, to zrobię. I chciał to zrobić. Pamiętacie, co Bóg zrobił, kiedy Abraham podniósł nóż, żeby zabić swoje dziecko? Powiedział, nie czyń tego, nie chcę tego. Tam masz baranka. Jego zabij, a nie swojego syna. Jeszcze raz mówię,
w jedną i w drugą stronę można przesadzić. Albo można zaniedbać swoje dzieci dla różnych celów, nawet wydumanych celów, że to Bóg od nas chce. Bóg nigdy nie stawia przed nami dylematów nie do rozwiązania. Zawsze daje wyjście z każdej sytuacji. To możemy sobie w liście do Koryntian na przykład przeczytać. Albo, Boże, dobra, to ja już mam gdzieś kościół, ewangelizację i wszystko. Teraz urodził się tam, nie wiem, właśnie Jasio, czy Agatka, Krysia, czy tam weź wstaw właściwie. Teraz już wszystko pod tym celem, nie? Jeśli pójdziesz w jedną albo w drugą stronę, twoje dziecko będzie głupie. Dokładnie będziesz miał na stare lata. Głupi syn jest zmartwieniem, głupi syn jest nieszczęściem, głupi syn jest goryczą dla swojej matki. To będziesz miał, nie? Musisz zachować Bożą harmonię w tym, co robisz w życiu. Powiedziałem, że jeszcze do wychowania. Co to jest wychowanie? Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowanie absolutnie nie oznacza tylko przekazania wiedzy. Bo można by dać synu, masz tu książkę, synu se przeczytaj wszystko jak jest. Nie? Czy jeszcze jakąś tam, chodź teraz posiedź tu ze mną, to ja ci powiem wszystko i tak dalej. Nie. Wychowanie to jest całkowicie coś innego, można tak powiedzieć. Co jest konieczne do wychowania? Jako pierwszy element. Co byście wybrali? Pierwszy element, co jest konieczne do wychowania. Mówimy już o tym, żeby to, co jest w ojcu, przeszło na to, co jest w córce czy w synu. Pierwszy czas. Przykład by trzeba powiedzieć. Już idziecie dalej. Miłość. No to może jest i bliskie. Relacja. To mi się skojarzyło to. Relacja, że czyli związek, czyli niech to będzie. To oczywiście czas jest do tego konieczny, żeby zbudować relację, nie? Miłość jest do tego konieczna, bo to jest ta postawa, która buduje tę relację, nie? Kontakt i tak dalej. Ale biblijne wychowanie jest przez relację, nie wiem, przez przebywanie, ale to nie jest takie przebywanie, że ja sobie tam patrzę w sufit, a dziecko gdzieś tam zbiera orzechy z podłogi, nie? Czy zbiera kamienie, czy... No relacja, związek, nie? Zobaczcie, kiedy Jezus jest wzorem nauczania, wzorem nauczyciela. Co on zrobił jako pierwszą rzecz, kiedy wziął tych ludzi do nauczania, nie? Czy można powiedzieć, że pierwszym etapem nauczania było, że wybrał, tutaj nie ma tego elementu, bo czy modlił się najpierw i wybrał ich, ale my już dostajemy dzieci od tego. Ale po co? Pamiętacie tam, jak Jezus wybrał apostołów? Aby? Z Nim byli. Z Nim byli. Być. To jest relacja. To jest klucz do wychowania swojego dziecka. Być oczywiście w skoncentrowaniu na sobie nawzajem. Nie tylko być, wiecie, tata gra na jednym smartfonie, a syn na drugim, nie? No dobra, już lepiej niech grają koło siebie, niż ten by miał z kolegami, a ten gdzieś tam lecąc samolotem i ciągle w podróży, czy gdzieś tam, nie? To już jest tam, powiedzmy, jest jakaś forma relacji, ale nie tylko o to nam chodzi. Czyli pierwszym zadaniem rodzica jest nawiązać, budować i utrzymywać dobrą relację ze swoim dzieckiem. To jest jak, można powiedzieć, kroplówka. Nie? Że można sobie wyobrazić, że ta mądrość będzie szła jak kroplówka. Nie? Wiecie, że kroplówka nam się zegnie przewód. Nie? Wszystko niby jest, ale relacji nie ma. Nie ma kontaktu. Nie? Dlatego cały czas musisz dbać o to, żeby były drożne kanały komunikacji między tobą a twoim dzieckiem. Czyli pierwsza rzecz to jest relacja. Na drugim miejscu dałbym to, co powiedzieliście, przykład. Bo przykład to już jest to, co tą kroplówką idzie. Nie gadanie. Nie instrukcje. One są gdzieś na końcu, czy blisko końca. Ale przykład. I teraz często mówimy, no taki porządny dom, a to dziecko nienawidzi tego domu i poszło całkiem w inny świat. Dlaczego? Dziecko jest tą osobą, która zna cię najlepiej po Bogu. To musisz pamiętać.
Sąsiedzi cię nie znają, chociaż są blisko. Nie? Dziecko jest tą osobą, która cię najlepiej zna po Bogu, po małżonku, no niech tam już będzie. Nie? Czyli dzieci wszystko o tobie wiedzą. Nawet to, czego byś nie chciał. Co zrobią dzieci? Gdzieś coś ukryjesz. Nie będzie cię w domu, ci splądrują z ciekawości tam twoje zapiski, twoje książki, twoją szufladę. Ja nie wiem, czy byście to robili, nie obchodzi mnie i tak dalej. Ja to robiłem. To wiem, jak to jest, nie? I u jednego ze stryjków takie fajniuśkie rzeczy znalazłem, ale to już nie będę opowiadał dalej. Na strychu były ukryte gdzieś, w jakiejś walizce, wiecie. Wszyscy myśleli, że to już nic nie będzie, nie? Że to dawno minęło i tak dalej. A ja właśnie mając lat tam 12, czy 13, czy 14, nie pamiętam, na bardzo ciekawe kompromaty się natknąłem. Ale to już tam mniejsza z tym. Dziecko cię prześwietli. I często miałem takie wpadki jako rodzic. Robiłem coś złego, co chciałem ukryć przed swoimi dziećmi. Tata! Nie? I wtopa, nie? Dlatego pamiętaj. Dzieci cię znają prawie jak Bóg. Jeśli twoje życie nie będzie wzorcowe, to one wyłapią najbardziej właśnie te miejsca. A dzieci są jeszcze do tego krytyczne, a jak wchodzą w wiek nastoletni, to są jeszcze bardziej krytyczne. Jeśli ty rzeczywiście nie będziesz wzorowo szedł za Bogiem, to będziesz dla nich kamień obrazy. To będzie dla nich powód, żebyś ty, że ty będziesz dla nich antywzorem. I to jest poważna sprawa. Ja wiem, że bycie rodzicem to poważna sprawa. Wcale nic nie mówię, że to jest lekkie. To się nie da na, powiedzmy, 70 czy 80%, to trzeba na 100%. Jeśli chcesz mieć taki efekt, z którego będziesz dumny, to musisz całe życie żyć życiem skoncentrowanym na Jezusie Chrystusie. To nie może być tak, że ty będziesz trochę udawał, trochę tak, trochę i tak dalej. Ja widziałem wielu chrześcijańskich rodziców, którzy pozorują życie dla Chrystusa. Ja, kiedy poprzebywałem z nimi dzień, dwa, już wiedziałem, że to jest pozór. Ich chrześcijaństwo to jest cielesne chrześcijaństwo. To jak myślicie, czy ich dzieci, które są z nimi dzień w dzień i jeszcze w nocy, tego nie odkryły? Nie zobaczyły? I później, no ale dlaczego nasze dzieci nie idą za Chrystusem? Boś ty nie szedł. To jest proste. Tu nie ma żadnej głębi. Boś ty nie szedł. Ty markowałeś, ty oszukiwałeś siebie albo innych, nie wiem. Twoje dzieci to zobaczyły. Uznały, że chrześcijaństwo to jest jakiś pozór. To jest jakaś kolejna przykrywka. Zresztą bombardowane w szkole, z mediów, od rówieśników, tym, że właśnie chrześcijaństwo to fikcja, zobaczyły twoje fikcyjne chrześcijaństwo. I wtedy im się świat złożył w całość. A ty byłeś tym najgorszym zgorszeniem, najgorszym stumbling block, nie? Tym kamieniem obrazy dla swoich dzieci. Taka nasza dola. No, poważna sprawa. Dlatego tak mówię. Załóż wpierw, chcesz wychować dobre dzieci, to załóż wpierw fundament w swoim życiu, jeśli jesteś nienawrócony. Nawróć się do Jezusa Chrystusa. Jeśli się nawróciłeś do Jezusa Chrystusa, zacznij pożerać Jego Słowo. Karmij się mlekiem, a nie mlekiem niesfałszowanym, a nie bzdurami jakichś tam, wiecie, nie wiadomo kogo, skąd i gdzieś w internecie. Dalej kolejna rzecz. Znajdź biblijny kościół. Daj się ochrzcić, proszę bardzo. Tu młody żonkoś się dał ochrzcić. Zresztą przez młodego też żonkosia pozdrawiamy obydwu. Daj się ochrzcić i przyłącz się do biblijnego kościoła, gdzie znajdziesz wzory starszych chrześcijan, jak to robić, by iść za Chrystusem nie w cielesny sposób, ale duchowy. I znajdziesz tam Bożych nauczycieli i pastorów, którzy będą ciebie prowadzić. Będą cię tam, gdzie trzeba karcić, a tam, gdzie trzeba zachęcać. To jest twoje zadanie. No, to taką mam receptę. Jak wychować chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Pierwsza rzecz, relacja. Druga rzecz, twoje autentyczne życie z Bogiem na 100%. Dalej to są już technikalia i o tym nie będę
mówił. To jest parę książek chrześcijańskich, jak chcecie, mogę coś kiedyś polecić. Czy mamy jakieś dzisiejsze pytania od rodziców bardziej? Mam jedno pytanie. Tomasz Tomat. Pastorze, a co z dziećmi dorosłymi, takimi po 25, w wieku 25 lat co najmniej, niewierzącymi? Chciałbym je nawrócić. Ciężka sprawa, tak powiem. No zwykle mamy coś na sumieniu jako rodzice również, nie? Myślę, że kiedy się nawróciłeś, bo rozumiem, że to pyta chrześcijanin już niedawno nawrócony, który swoje rodzicielstwo przeżył tak różnie, niekiedy byle jak, raz lepiej, raz gorzej. Teraz się nawrócił do Jezusa Chrystusa i chce naprawić błędy. Myślę, że trzeba dokonać jakiegoś przeglądu relacji ze swoim synem, córką, córkami, synami. Z każdym będzie to trochę inny, bo oni się w różnych etapach naszego życia, chyba że bliźniakami lub trojakami byli, to pojawiają się w różnym etapie naszego życia, stąd niekiedy jedno dziecko wychowamy dobrze, drugie źle. To też tak bywa. Nie? Znam też takie przypadki. I jeśli jest coś, co ewidentnie nie zostało załatwione między wami, nie? Czyli jesteś w jakiejś formie konfliktu z dziećmi, gniewu, nieprzebaczonego jakiegoś grzechu, może opuściłeś ich matkę, no różne tam, nie chcę wchodzić w szczegóły. Pierwsza rzecz, zanim im cokolwiek będziesz mówił o Bogu, to przyjmij konsekwencje, czy przyjmij odpowiedzialność, bardziej tak to powiem, przyjmij odpowiedzialność za swoje zaniedbania, które zrobiłeś. Każdy jakieś ma, mówię tam, jeśli to są jakieś niewielkie rzeczy, to niekoniecznie, ale kiedy to do dzisiaj w jakiś sposób jest widoczne w zachowaniu czy życiu twojego dziecka i twojej relacji z nim, że coś jest, to wtedy trzeba najpierw samemu przed Bogiem to jasno rozpoznać, nazwać bez żadnych ogródek, bez takiego przerzucania odpowiedzialności, albo to twoja mama, albo babcia była wredna i z teściamiśmy mieszkali, ja dlatego tyle piłem, czy coś tam. W ogóle żadnych takich wytłumaczeń. To ty zrobiłeś i ty masz wziąć za to pełną odpowiedzialność. To, co mówiłem przy wyznawaniu grzechów i zrozumieć też skutki tego dla swoich dzieci. Jaką krzywdę im wyrządziłeś, nie? To jest pierwszy krok. I absolutnie nie można tego wiązać z próbą powiedzenia im Ewangelii. Masz zrobić to tak samo, jak mówiłem dzieciom małym. Jak mówić Ewangelię rodzicom? Najpierw pokaż, że to działa w twoim życiu. Jeśli chcesz z dorosłymi dziećmi, czy nawet nastoletnimi dziećmi zbudować właściwą więź do przekazania im Ewangelii, to napraw przeszłość. Przez nawrócenie, przez wyznanie swoich grzechów i proszenie ich o przebaczenie. Jeśli coś możesz naprawić, na przykład być może materialnie skrzywdziłeś którejś ze swoich dzieci, nie? To często bywa tak, że rodzice niesprawiedliwie dzielą majątek, nie? Czy głupio nawet, nie tylko niesprawiedliwie, ale i głupio. Nie będę o tym mówił. Wtedy to napraw. Wtedy to napraw, jeśli materialnie skrzywdziłeś swoje dziecko. Tu najłatwiej to jakoś naprawić. Jeśli dziecko przyjmie twoje przebaczenie i zaczyna się znowu budowanie tej czystej relacji, czyli ta kroplówka działa, kanał komunikacyjny jest między tobą a nim. Dopiero wtedy delikatnie możesz próbować mówić o Jezusie Chrystusie, mówić Ewangelię tym swoim bliskim osobom. To na początek tyle. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Blackberry Belt, pytanie, jak powinny być wychowywane dzieci, których ojciec jest muzułmaninem? Widziały gały, co brały. No a co zrobić? On wychowa je na muzułmanów. Bo tu mówimy o ojcu, nie? Bo jeszcze tak. Kiedy matka jest, no to ta muzułmanka szanuje, że to ojciec decyduje o religii, o wychowaniu i tak dalej. Ale jeśli wyszłaś za muzułmanina, będziesz miała dzieci muzułmańskie. Będziesz wierzyć w Jezusa Chrystusa, być może. I będziesz płakać, jak twoje dzieci walą łbami w kierunku Mekki. Co ja ci poradzę? Co ja ci teraz poradzę? Rozumiecie? Jak człowiek zabagni swoje życie,
to nie ma już dobrego wyjścia wtedy. Nie? Ale można, sprawa nie jest beznadziejna. I tu, jak zwykle, początek to jest twoje świadectwo. Twój mąż, nawet muzułmanin, twoje dzieci, które są wyznawcami islamu i tak pewnie będzie, bo ojciec muzułmanin to na pewno o to zadba, to nie ma tu dwóch zdań. Mają zobaczyć twoją zmianę. Tu, wchodząc w ten obszar muzułmański, przyznając się do Jezusa, ryzykujesz życiem. Nawet jeśli to są liberalni muzułmanie, jeśli tylko ich rodzina w wiosce, z której pochodzą, się dowie, to mogą nawet wysłać, wiecie, że tak powiem, zabójcę, żeby, bo to jest dla nich sprawa honorowa, jeśli na przykład ich wnuki przeszły na wiarę w Jezusa, bo jeszcze ciebie może i oszczędzą, no bo już cię przyjęli jako taką niewierną, ale jeśli by ich dzieci, nie, czyli wnuki, twoje dzieci i ich wnuki, to mogą to jeszcze zrobić, no to jest taki świat. W swojej głupocie weszłaś w ten świat. I co ja ci poradzę teraz, nie? Przestrzegamy przed tym. Przestrzegamy nie tylko przed tym, żeby nie wchodzić w związki małżeńskie z muzułmanami. Do chrześcijan mówimy. Znajdź najpierw osobę, która kocha Jezusa tak jak ty. Albo trochę bardziej, ale nie dużo bardziej, bo ty będziesz dla niego kulą u nogi. Nie? Czyli kocha Jezusa tak jak ty. To jest pierwszy, można powiedzieć, warunek udanego małżeństwa, który chrześcijanin powinien brać pod uwagę. Zobacz sobie drugi list do Koryntian, zdaje się, 6 rozdział. Nie wchodźcie w jedno jarzmo z niewierzącymi. Małżeństwo jest największym jarzmem. Tu jest właśnie to jarzmo, to jest, wiecie, kawałek drewna, do którego przywiązuje się dwa woły. I one mają ciągnąć. Mają ciągnąć równo. Bo jak nie będą ciągnąć równo, to albo się przewróci cały ten interes, ten wóz, albo jeden z nich będzie miał coraz głębiej, że tak powiem, coraz większą ranę na barach, a drugi będzie sobie tam kwiatki podziwiał i wąchał, słuchał ptaszków czy coś po drodze, nie? Dlatego małżeństwo to poważna sprawa. Nie żeń się z byle kim, nie wychodź za mąż za byle kogo. Bo później przychodzisz, no i co ja mam teraz zrobić? A ja mówię, widziały gały, co brały. To są konsekwencje twojego wyboru. To są konsekwencje twojej głupoty. To są konsekwencje twojej niefrasobliwości. Oczywiście w takiej sytuacji, kiedy już jesteś w tym, nawróciłaś się do Jezusa, bo tu rozumiem, że chodzi o kobietę. Pierwszą rzeczą to módl się teraz do Boga po tym, by rzeczywiście na poważnie pójść za Jezusem w swoim praktycznym życiu, módl się do Boga o łaskę, żeby dał ci nawrócenie męża, a potem dzieci. Hebrajczyków 4 rozdział. Z ufną odwagą przyjdźmy do tronu łaski, aby uzyskać pomoc w stosownej porze, kiedy Bóg wybierze ten moment, kiedy jest stosowna pora. O tym, kto może przyjść do tego tronu łaski, parę kazań poświęciłem w ostatnim czasie, także zachęcam do odsłuchania. Janusz Święch. Niedawno byłem świadkiem takiego zdarzenia w autobusie. Syn 12-13-letni odzywał się do matki po chamsku. Co mam robić w takich sytuacjach? To jest właśnie to, od czego zacząłem, w wyniku tej debilnej, bezbożnej psychologii lewackiej, która wciska się do społeczeństw i niszczy te społeczeństwa, będziemy mieli coraz więcej rozwydrzeńców na ulicach. I co w tej sytuacji zrobić? Nie ma tu na pewno dobrego rozwiązania. Nie? Kontekst jest istotny. No, przede wszystkim jakieś wsparcie dla tej mamy czy ojca. Nie? Można dać jakoś delikatnie, czy tam uśmiechnąć się do tej osoby, czy tam jakoś ją, nie wiem, szepnąć jej, rozumiem, co pani czuje, czy coś takiego, żeby ona zrozumiała, że ktoś, nie wszyscy tylko, o, to i tam ją potępiają i tak dalej, tylko dać jej jakąś formę zachęty. Jeśli sytuacja jest na tyle
sprzyjająca, że można się odezwać do tego Bachora, to można to zrobić. Trzeba tylko uważać, bo po pierwsze, może tak być, że to matka cię zaatakuje. Wiecie, co pan tu do mojego dziecka, oj syn? Bo wiecie, jeśli ona jest pajdocentryczna, to ona nawet nie widzi tego, że ten młody człowiek no, łamie Boże i ludzkie nakazy, tylko ona będzie, że obcy chłop tutaj opieprzył jej tam Jasia czy tam synusia, nie? Także to trzeba rozpoznać trochę, z kim masz do czynienia. I przecież jak pamiętacie, jak się pchali w autobus linii 129 już na koniec mówią, co się tak pchasz pan na chama? Nie? A wtedy się mówi, a przepraszam, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Nie? Także jakśmy musieli dobijać ten autobus jadąc z Akademika na, tam, gdzie szlak trafia warszawską, czyli na Politechnikę Krakowską, bo to właśnie w tym miejscu jest Politechnika Krakowska, gdzie szlak trafia warszawską. To naprawdę tak jest. Można sobie na mapie, na planie Krakowa sprawdzić. Ulica Szlak trafia warszawską aleję i tam właśnie jest Politechnika Krakowska i autobus Szczyżyn 129 tam jeździł. Także można stać się obiektem ataku, czy tej matki, czy jeszcze jakichś durnych ludzi w tym, co się pan dziecka czepiasz? Jakiś pedofil albo coś. Nie? Dzisiaj jest naprawdę wychowanie dzieci i pomoc społeczna, mądra pomoc społeczna w wychowaniu dzieci staje się naprawdę bardzo trudna. Także mówię, delikatnie jakoś mową niekiedy ciała, czy jakoś tak wyrazić wsparcie temu rodzicowi, że współczujemy mu. Na drugim miejscu ewentualnie jakaś reakcja, jeśli jesteś przekonany, że to się nie skończy wezwaniem policji na ciebie. Nie? Bo niestety taka tresura antyboża już dzisiaj w społeczeństwie jest. No, mam tyle. Nie ma więcej pytań? Jeśli nie ma do tego tematu, to jeszcze wiem, że na programie o 13:00 przynajmniej jedno pytanie pamiętam i obiecałem, że się do niego odniosę na warsztatach. Chodziło o to, jak wygląda Eucharystia w naszym Kościele i jeszcze powinniśmy mieć jakieś tego drugiego niestety nie zapamiętałem. Wolnej woli? Nie. Tu nie ma. Nie? Na tablecie. Zobacz, na tablecie jeszcze, a ja odpowiem króciutko. Jest film, czyli tam na YouTubie są te spotkania, gdzie mamy wieczerzę pańską. Można sobie zobaczyć, jak to jest w naszym Kościele. Są też filmy, warsztaty chyba biblijne są takie, gdzie mówię o fałszywym katolickim znaczeniu tej Eucharystii, czyli twierdzeniu, że na katolickim ołtarzu ksiądz składa w ofierze Bogu fizyczne, tożsame z fizycznym, dokładnie tożsame z fizycznym ciało i krew Chrystusa za grzechy świata. To jest bluźnierstwo katolickie, ponieważ Jezus Chrystus powiedział, raz przyszedłem, żeby zapłacić grzechy, a drugi raz przyjdę, żeby skopać niektóre tyłki. Nie? To taka oczywiście parafraza, a fałszywa, bezbożna nauka katolicka twierdzi, że na głos kapłana Jezus tam w wyniku tego abrakadabra, hokus pokus, że z tego opłatka i z wina to się przeistacza tajemnie w ciało i krew Chrystusa i teraz ten człowiek składa to Bogu na ofiarę za grzechy świata. Jest to absolutnie fałszywa, bezbożna nauka, dlatego biblijni chrześcijanie absolutnie nie uczestniczą w tak zwanych mszach świętych. Niestety katolicyzm dzisiaj to połączył ze ślubami, z pogrzebami właśnie po to, żeby zmuszać ludzi do bałwochwalstwa. Kiedyś pogrzeby i śluby, czy nawet chrzty, to były oddzielne no, takie wydarzenia, na które można było przyjść na zasadzie pewnego kulturowej w jakiejś wspólnoty, czy znajomych, czy rodzina i tak dalej. No dzisiaj mamy trudność,
Ja zalecam oczywiście absolutnie nieuczestniczenie w katolickich mszach dojrzałych ludzi. Tydzień temu mówiłem, że jesteś dzieckiem, które zobowiązane jest na wychowaniu jeszcze rodziców, no to musisz tam z nimi chodzić. No to mówiłem o tym tydzień temu, możecie sobie to odsłuchać, ale dorosły, wolny człowiek nie powinien nigdy uczestniczyć pod żadnym pozorem w katolickim bałwochwalstwie tak zwanej mszy świętej, czyli składania Bogu ofiary za grzechy, co jest bluźnierstwem wobec jedynie raz złożonej na krzyżu Golgoty za nasze grzechy ofierze Jezusa Chrystusa. Wtedy trzeba albo cały czas być na zewnątrz, albo wejść do kościoła tylko w momencie tego ślubu właściwego, czy pogrzebu właściwego, a tę część mszalną spędzić poza tym budynkiem. Także to tak najkrócej bym odpowiedział na to pytanie, co do istoty tego ustanowienia Jezusa w Kościele katolickim zwanym sakramentem. Tu ciekawostka, dzisiaj mówiłem o 13:00 o tym, że w katolicyzmie stan moralny kapłana nie ma znaczenia dla ważności tego sakramentu. Czyli to może być pedofil, to może być zalany w trupa, wiecie, jakiś klecha i tak dalej. Byle tylko wymamrotał poprawnie formułkę hokus pokus, czyli powiedział sezamie otwórz się, tak, sprawdźcie to sobie w kodeksie prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego. Zdaje się, że w katechizmie Kościoła katolickiego też to się znajduje, że ważność dokonania się sakramentu absolutnie nie zależy od kondycji moralnej tego szafarza, czy tego, znaczy księdza, nie? Czyli może być to najgorsza menda, zdzira, cokolwiek se złego powiesz, ale wypowie, mając mandat Kościoła, czyli że jest księdzem, wypowie zaklęcie, to już ten sakrament jest ważny. To jest wasz Kościół, to nie jest mój problem już. Jak ktoś chce w takie banialuki wierzyć, to jest sam sobie winien. Nie mamy tego drugiego? O lichwę może chodziło? Rzeczywiście, daj z tą lichwą. Bo to było. Co pastor sądzi na temat lichwy? Jest grzechem, Janek Kowalski. Czy jest grzechem? Mhm. No trzeba zdefiniować lichwę. Rozumiem, że lichwa to chodzi o przyjęcie horrendalnych stawek procentowych za pożyczkę. Nie? Tak się definiuje lichwę. Kiedyś definicja była nawet bardziej taka restrykcyjna, bo ja powiedziałem horrendalnych, czyli jakiś absolutnie, wiecie, to tak jak takie są firmy, które na 24 takie szybkie pożyczki bez niczego niby i tak dalej, to tam musisz oddać ze dwa razy tyle albo i więcej po paru już nawet tygodniach czy miesiącach, także to jest forma rabunku, a nie żadna tam pożyczka. Zwykle ci ludzie nie wiedzą, co podpisują, a później są z tego różne kłopoty. Kiedyś w ogóle pożyczanie na jakikolwiek procent w Kościele rzymskokatolickim było zabronione, że nie można było nawet na tam 2-3% i tak dalej. Także Kościół katolicki zbudował finansową potęgę Żydów w Europie, no bo oni mogli, nie? I teraz wszyscy władcy i wszyscy tam ludzie świeccy, nie? Pożyczali od Żydów i później Kościół też niekiedy pożyczał od Żydów te pieniądze, bo oni mogli, a katolicy nie mogli. Później ta głupota została zniesiona i także pokazuje tylko, jak kolejne ludzkie nauki katolickie katolickim społeczeństwom robiły różne psikusy, problemy i tak dalej, nie? Myślę, że ze względu na inflację trzeba dzisiaj, kiedy się nawet pożycza znajomemu pieniądze na dłuższy czas, nie? Przynajmniej zaproponować, czyli ten pożyczający powinien zaproponować, ja ci, słuchaj, przynajmniej oddam tak po inflacji, nie? Tam ta inflacja różnie jest, raz 5%, raz 2%, teraz tam się chyba trochę przyspiesza znowu, jak cudowny rząd PiSu rządzi i okrada coraz bardziej Polaków, czyli socjalizm zawsze będzie generował coraz to większą inflację, więcej socjalizmu, więcej inflacji, więcej problemów, ale to inny temat. Także zrównanie inflacji to nie jest nawet, to nie jest zarobek, nie? Chociaż jak tak mamy złodziejskie państwo, że jak jeden od drugiego pożyczy i ten mu wyrówna inflację, to co zrobi państwo, jeśli by legalnie chcieć zgłosić tę pożyczkę? Zapaśnie mu 20% w pierwszym przedziale, a jak jest bogatszy i tak dalej, to mu 30% zapaśnie. I w tym momencie on stratny wychodzi z tej informacji. Rozumiecie, że on nic nie zarobił, a państwo już go jeszcze złupiło, nie?
Ale to wiecie, że mamy złodziejskie, ohydne pod tym względem państwo, praktycznie okupacyjne, jeśli by porównać te poziomy zdzierstwa, jakie państwo III RP, bo tu i PO, i PiS tak samo zdzierają mniej więcej, chociaż PiS obiecywał, zresztą Platforma też obiecywała zmniejszyć podatki. Nie? Jak przyszli do władzy, czyli świnie do koryta, to podwyższyli jak zwykle, żeby więcej było w korycie. No ale to taka norma, czyli inflacja to nie jest jeszcze procent zyskowy. Nie? Niektórzy uważają, że to, co robią dzisiejsze banki, to jest lichwa, ponieważ kiedyś bank, kiedy pożyczał pieniądze komuś, no to miał udział w ryzyku przedsięwzięcia. Czyli robimy wyprawę tam po złote runo, czy gdzieś, nie? Bank daje pieniądze, później je z procentem odzyska, ale jeśli przedsięwzięcie się nie powiedzie, no to traci ten, który pożyczył, czyli autor tego pomysłu i realizator, ale traci też bank. Nie? Czyli w tym momencie te odsetki były sprawiedliwe, bo bank ponosił ryzyko, dawał swoją własność i ponosił ryzyko jej straty, czyli oddanie takiemu pożyczkodawcy, czy bankowi, czy królowi, czy tam znajomemu sąsiadowi z zyskiem tego, czyli udziału w zyskach w tym przedsięwzięciu, tym zarobku, które przyjechało, było oczywiste. Tak samo jak oczywista była strata banku. Ten człowiek, jeśli przeżył, to wcale mu nie zabierano majątności innej i tak dalej, bo on pożyczył na to przedsięwzięcie. Tak się mówi, że jak się przedsięwzięcie uda, to dostaną 30% na przykład, ci, którzy dali kasę, nie? Czy połowę dostaną, a on tylko połowę za ten pomysł i tak dalej. Ale jak stracą, to obie strony stracą, nie? No to też uważam, że to, mimo że procent wysoki, to oczywistość jest, że to jest sprawiedliwe, dobre i chwalebne, nie? Dzisiaj banki walą procent, a nic nie ryzykują, bo zawsze jest pod zastaw albo żyrant, albo i tak dalej, nie? Także tu już się zaczyna intencja, rozumiem twojego pytania, że tu wchodzimy w pewną grzeszność tego systemu. A jeśli nałożymy jeszcze na to kompletny brak odpowiedzialności banków za depozyty, czyli to, co wpłacamy, to wcale nie jest tak, że wpłacamy do banku i bank ma obowiązek nam to oddać. Absolutnie nie. Jak nie będzie miał, to albo ogłosi bankructwo i właściciel banku wychodzi z ogromną fortuną, a ciebie ma gdzieś, albo dzieje się tak, i to ostatni kryzys, ten lat 2006-2005, czy tam, jak już nie pamiętam kiedy, 7? 9. 9, pokazał, że to teraz my z podatków dopłacamy bankom, żeby one nie upadły, bo one źle zarządzały pieniędzmi. Nas to, wiecie, jak my nie możemy spłacić kredytów, to co płaskomornik i tego. A jak oni się nie mogą wywiązać ze swoich zobowiązań, to wszystko jest gites cymes, państwo, czyli my musimy, zapłaćcie im. To jest absolutny brak symetrii w odpowiedzialności i brak symetrii w karaniu za złe zarządzanie finansami. Człowiek niekiedy z przyczyn losowych, czy mu tam państwo ceny na świnie zmieni, czy coś i pada cała gospodarka, a bank, który okradał, czy oszukiwał, czy jest taki piękny film amerykański, o, tylko nie pamiętam tytułu. Może spróbuj znaleźć w internecie, jaki to tytuł, bo warto, żebyście zobaczyli ten film, jak działają współczesne banki i że to nie ma nic wspólnego z bankami sprzed 30 lat. Tam jest to pokazane. Że kiedyś to był taki prawie księgowy w starym garniturze, przetarty i on, przychodziłeś jak syn miał 2 latka i myślałeś, słuchaj, doradź mi, jak ja mam, o, Big Short, dzięki, Big Short film. A tu nasza ekipa techniczna nie śpi i współpracuje z nami, bardzo wam dziękuję i pozdrawiam z tej strony. Big Short. Kiedyś, no to właśnie to był taki, przychodziłeś, jak się urodził ci syn, mówiliśmy o tym, to ty już myślisz o jego przyszłości, mówisz, słuchaj, co to zrobić, żeby jak on będzie miał 20 lat, to, żeby miał jakąś małą fortunkę, żeby sobie tam czy na mieszkanie, czy biznes, żeby mógł tego, co ja mam zrobić, no i tam mówiłeś, że będziesz tam albo takie akcje kupował, albo coś, no i po 20 latach rzeczywiście miałeś te pieniądze, które wkładałeś z jakąś nawiązką, bo to było zadanie bankiera. A teraz bankier to jest tak, jak Rysiu Czarnecki myśli o tym, żeby sobie kupić tylko jakąś błyszczącą furę, skórę i komórę, taka dziadyga, która tylko myśli, jak ci kit wcisnąć. I tam jest pokazane, jak oni wiedzą, że już papiery są bezwartościowe. To jest nic, to jest papier toaletowy. Ale wiedzą, że przez 30 minut nikt jeszcze tego nie wie. I wtedy swoim
najlepszym klientom wciskają ten papier toaletowy i się cieszą i drogiego szampana odbijają. To jest grzech. Takie zachowanie jest grzechem. Z tego filmu to pięknie wynika i pokazuje też, że współczesny świat absolutnie nie ma już mechanizmów, żeby ukrócić ten szwindel na zwykłych ludziach. Dlatego tu biblijna rada. Jeśli możesz, nie wchodź w relacje z bankami. Jeśli możesz. Oczywiście w relacje rozumiem, że jesteś dłużnikiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest grzech branie kredytu z banku. Sam nawet jeszcze tam spłacam jakiś niewielki kredyt hipoteczny. Niekiedy jest to sytuacja bez wyjścia, albo takie warunki są dobre, że to się nam opłaca. O, kredyt studencki też brałem, czy braliśmy, o tak powiem, jeszcze też do dzisiaj spłacam. Także nie chcę tu, żebyście mnie zrozumieli, że jestem jakimś tam takim przeciwnikiem w ogóle odwiedzania banku czy czegoś, czy posiadania konta. Nie. Chociaż konta to chyba nie posiadam, nie pamiętam. Żona posiada, bo to zawsze żona, znaczy wtedy żona pracowała, to na żonę już to wszystko tam. Dobra. Chodzi mi tylko o to, żeby nie pójść drogą, której ci bank podpowiada. Bo banki dzisiaj stworzyły straszne mechanizmy, na przykład tak zwana hipoteka odwrócona. Czyli jesteś starym dziadkiem, zamiast rodzicom, znaczy zamiast dzieciom dać majątek, daj bankowi, a bank ci będzie 500 zł miesięcznie do twojej śmierci wypłacał, a później majątek przechodzi. To jest ta odwrócona hipoteka. To powinno być zakazane, to jest po prostu no, bezbożność taka, bo oni zresztą jeszcze takie ochłapy dają tym ludziom. Wiecie, tam kilkaset złotych, a majątki niekiedy wieloset tysięczne przejmują, oszukują starych, schorowanych ludzi. No faktem jest, że często dzieci ich pozostawiły i tu, wiecie, mamy skutki, które zostały odejściem od Boga spowodowane i teraz Boże ratuj, nie? To tak, ale pokazuje, jaką bezbożność mają banki. Ta kolejna rzecz dla młodych ludzi, teraz w tym pokoleniu takich tych młodych, gniewnych, co wiecie, wszystko od razu chcą mieć, to takie hasło już w Warszawie się pojada, bo tam takich nowobogackich jełopów jest najwięcej. Mówi, używaj, nie posiadaj. Używaj, nie posiadaj. Czy nie będziesz miał nigdy żadnej, nie tego, tylko wszystko wynajmuj. Chcesz dom z basenem? Proszę, masz dom z basenem, będziesz nam tylko raty płacił. Kiedy masz robotę, wszystko jest fajnie, tylko że bank to ma, wiecie, prowizji na tym full. Kiedy tylko ci się noga powinie, wszystko tracisz, jesteś dziadem, lądujesz gdzieś tam i tak dalej. Także no, to temat na oddzielne warsztaty, jak mądrze gospodarować pieniędzmi, ale tylko pokazuje, nie wchodź w takie chore relacje z bankami. Żyj skromnie. Lepiej mieć mało. To znowu przechodzimy do Księgi Przypowieści. Lepiej mieć mało, a przy tym spokój, niż karmny wół wraz ze stresami, tam jest wraz z nienawiścią dosłownie, ze zmartwieniami i tak dalej. Nie bierz wzoru z tego świata. Nie patrz na znajomych, że ty musisz mieć to samo, co oni i tak dalej. Żyj skromnie. Poświęć się temu, co właściwe. Poświęć się Bogu, służbie Jemu, poświęć się swojej żonie, tu mówię do mężczyzn, swoim dzieciom, a będziesz na starość zażywał rozkoszy, a nie wyrywał sobie włosy z głowy. Do zobaczenia. Jak Bóg da, już jutro w niektórych naszych programach i w niedzielę o 13. Przypominam też, że cały czas zapraszamy was do grup biblijnych. Dzisiaj szczególnie proszę o zgłaszanie się tych z was z Irlandii. Zarówno z Irlandii Właściwej, jak i z Irlandii Północnej. I w Dublinie, i w Belfaście tworzymy grupy biblijne. Cały czas przypominam też o Chicago. Zgłaszajcie się, ponieważ będziemy niedługo mieli dla was, myślę, że dużą, może nawet wielką dla niektórych, niespodziankę. Grupa biblijna Chicago szczególnie również zaprasza. A ja przypominam, już możecie zamawiać ten numer miesięcznika Idź Pod Prąd. Może to być dobre narzędzie ewangelizacyjne, także do rozmowy ze swoimi dorosłymi dziećmi czy rodzicami. Rodzice zakładam, że są dorośli z definicji, choć we współczesnym świecie. Czy mieliśmy jakieś pytanie? Bo ja już się chciałem żegnać z wami. No to znaczy, że czas się pożegnać. Bardzo się cieszę, że byliśmy razem. Bardzo się cieszę, że wielu z was mogłem odwiedzić w ostatnim czasie, także z niektórymi z tu obecnych w grupach biblijnych. Ostatnio byliśmy w Białymstoku. Wspominamy to jak zwykle, czule. I będziemy chcieli
kiedyś powtórzyć, jeśli da się nam, chcieliśmy też być w innych grupach biblijnych, tam, gdzie jeszcze nas nie było. Dziękuję wam dzisiaj i zachęcam, żeby szczególnie to, co powiedzieliśmy o rodzinie, o poświęceniu się młodych mężów, młodych mam, właściwym poświęceniu się swoim dzieciom, było główną myślą, która wam pozostanie jako wniosek do zastosowania w swoich rodzinach. Do zobaczenia.